O najświętszy, tam w dolinie jest wielki chowaniec. Jesteśmy wszyscy przerażeni. To musi być chowaniec, o którym mówiła Sable. Zbadajmy to. Popatrz, jakie to wielkie. Dobra, już nie żyjemy. Wszyscy. Co to jest? Skąd to się wzięło? Nie wydaje się być agresywny. Jeśli będzie, wszyscy umrzemy. Nawet my, duchy, umrzemy. Ty też, szefie. Słyszałeś? Ten gigant odezwał się. Telepatycznie. Masz chowańca. Przyprowadź go do mnie. Nie ma mowy. On go pożre. Lecz ten olbrzym wygląda przyjaźnie. Doprowadźmy do niego naszego chowańca na smyczy. Proszę, użyj smyczy, by sprowadzić do mnie swego chowańca. Proszę, użyj smyczy, by sprowadzić do mnie swego chowańca. Mam doprawdy nadzieję, że się zaprzyjaźnią. Inny chowaniec? Naprawdę? Jesteś prawdziwy? Od wieków byłem samotny. Myślałem już, że umrę, nie widząc innego Boga lub innego chowańca. Kiedyś należałem do Nemezisa, najpotężniejszego z bogów. Lecz jego moc ciągle rosła i wkrótce stałem się dla niego za słaby. Zostałem więc przegnany, wyrzucony do tej krainy. I od tego czasu jestem sam, aż do dziś. Ta istota jest zdumiewająca, lecz cóż za smutna to opowieść. W zamian za przyjaźń twoją i twego chowańca będę was obu nauczał. Obaj poznacie drogi bogów. Gdy będziecie gotowi na lekcję, znajdziecie mnie w wiosce za tą przełęczą. To jest wioska Azteków. Ci ludzie jeszcze nie uważają cię za swego Boga. Aby zyskać większą moc, ty i twój chowaniec musicie zrobić na nich wrażenie. Wówczas w was uwierzą. Spójrz na spichlerz. Flaga informuje, że ludzie potrzebują jedzenia. Jeśli im je dasz, pomyślą, że to cud i zaczną bardziej w ciebie wierzyć. Kliknij na drogowskazie, by dowiedzieć się więcej o flagach potrzeb.
Oto cud jedzenia, który możesz uczynić tylko raz. Takie jednorazowe cuda możesz podnosić przyciskiem działania i uaktywniać je, stukając w nie tym samym przyciskiem. O tak. Takie rzeczy naprawdę imponują wieśniakom. Gdy twój chowaniec jest na zwykłej smyczy, nauczy się cudu, który uczynisz. Teraz spróbuj sam. Stuknij w cud i kliknij przyciskiem działania na azteckim spichlerzu. Wyśmienicie, teraz kliknij przyciskiem działania na spichlerzu. Dobrze. Nie tylko nakarmiłeś ludzi, ale sprawiłeś, że mocniej w ciebie wierzą. Stworzyłem więcej cudów jedzenia, abyś mógł poćwiczyć. Na wioskowej agorze znajduje się twój symbol. Gdy symbol sięgnie tej kamiennej ręki, wioska uwierzy w ciebie. Gdy przytrzymasz nad nim swoją rękę, zobaczysz, jak bardzo ludzie w ciebie wierzą. Muszę się zdrzemnąć. Obudź mnie, gdy wioska będzie w ciebie wierzyć, a ty będziesz gotów do dalszej nauki. Dotąd nie zbadałeś zbyt wielu srebrnych zwojów nagrody, panie. Zajmij się kilkoma. Naprawdę warto. Jestem zmęczony. Pozwól mi się zdrzemnąć, zanim przejdziemy dalej. Jak dotąd nie zbadałeś zbyt wielu srebrnych zwojów nagrody, panie. Zajmij się kilkoma. Naprawdę warto. Uczeń rolnik. Uczeń rozpłodnik. Uczeń rozpłodnik. Uczeń rozpłodnik. Uczeń rozpłodnik.